Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z naszej kariery Bayern Leverkusen. Dzisiaj zmierzymy się przede wszystkim z Bayernem Monachium, także naszym głównym rywalem pierwsze miejsce w tabeli ligowej. Także zaczynamy, musimy przygotować sobie bardzo dokładnie i przemyśleć każde tutaj wystawienie każdego piłkarza, tak aby nie popełnić jakiegoś głupiego błędu. Po prostu musimy wyjść jak najlepszym składem, bo inaczej za bardzo szansy aktualnym mistrzem Niemiec nie mamy, także oczywiście aktualnym mistrzem w tej piłce rzeczywistej. Wydaje mi się, że w tej FIFA jeszcze tutaj Borussia jest chyba aktualnym mistrzem, bo jeszcze tego sezonu nie dokończyliśmy. No ale kto będzie najlepszym zespołem po tym sezonie tutaj naszym wirtualnym, zobaczymy. No, także ten mecz może decydować o tym, kto właśnie wygra. Także ja Was teraz bardzo serdecznie zapraszam na skrót. Przenosimy się na Allianz Arenę. No i witam Was na stadionie. Także bardzo ciężkie spotkanie. Stadion oczywiście wypełniony po brzegi. Ogromna presja tutaj na nas, ale mam nadzieję, że uda się tutaj co najmniej wywieźć punkt i później u nas na naszym boisku być może uda nam się zdobyć 3 punkty i wtedy, no, może nawet i mistrzostwa. No ale dobra, także zaczynamy od minuty drugiej. To jest świetna akcja naszych piłkarzy. Hegeler blisko pola karnego zagrywa do Kadleza, który się włączył. Ten uderza. Piłka, no, niezbyt dobrze wybita. No i w minucie trzeciej Andre Schürrle zdobywa gola na 1-0 i jesteśmy naprawdę teraz w niesamowitej sytuacji. Prowadzimy. Po raz kolejny atakujemy to 20. Hegeler zagrywa do Benzi. Benzia w polu karnym uderza, ale Starke mimo problemu dał radę tę piłkę wybić. Kolejna akcja 23. Kroos w polu karnym. Kroos zagrywa na pustą bramkę do Mario Gomeza. No i niestety remis 1-1 w minucie 23. Także no niezbyt długo tutaj cieszyliśmy się z tego prowadzenia, zaledwie 20 minut. Minuta 37. Thomas Müller. Müller uderza. Bramkarz na szczęście obronił. No i Ribery pomylił się w 100% sytuacji. Minuta 49. Także już druga połowa. Schürrle świetnie tutaj oszukał obrońcę. Uderza, ale niestety Starke po raz kolejny nie dał się pokonać. Minuta 60. Tym razem Luis Gustavo. Idealna wrzutka do Toniego Kroosa. No i ten z voleja uderza. I niestety przegrywamy 1-2 w tym hitowym spotkaniu. Ale nie poddajemy się, to 80. Milik, ale niestety prosto bramkarza. Także po raz kolejny nie udało nam się strzelić bramki. To 85. Schürrle uderza, ale Starke dzisiaj naprawdę bronił jak natchniony. No i ostatnia akcja w tym meczu, to 89. Robben, tutaj robi z moimi obrońcami co chciał. Robben uderza jeszcze, no i niestety 1-3, także w tym momencie już straciłem nadzieję, już nie liczyłem nawet na to, że uda nam się wywieźć co najmniej jeden punkt. Także niestety przegrywamy. Bayern pokazał, że aktualnie jest to zespół jeszcze nas lepszy, ale to czasu. My akurat jeszcze rozwijamy, mamy bardzo młody zespół i wydaje mi się, że w przyszłości spokojnie z Bayernem powinniśmy wygrać, powiedzmy nawet w przyszłym sezonie. Jest to już jak najbardziej możliwe. No chociaż oczywiście w rewanżu postaram się zdobyć 3 punkty, chociaż o to będzie naprawdę bardzo, bardzo trudno. No ale dobra. Niestety po tej porażce spadamy na miejsce trzecie w tabeli ligowej, także nawet nie mieścimy się już w pierwszej dwójce. No i postanowiłem zmienić formację na 4-3-2-1. Czy to się sprawdzi? Zobaczymy w najbliższym meczu. Także tutaj oczywiście kilka zmian, dlatego że no sporo ten ostatni mecz kosztował naszych zawodników i rotacje są akurat bardzo konieczne, jeżeli chcemy tutaj zachować w miarę tam sensowną energię i uniknąć niepotrzebnych kontuzji. Chociaż tą kadrę mamy w miarę szeroką, także nawet jeżeli jakaś jedna kontuzja by nam się trafiła, to nic wielkiego by się nie stało. No chyba, że była to pozycja lewego obrońcy, wtedy mielibyśmy problem, bo mamy takich porządnych właściwie tylko dwóch lewych obrońców. Także to byłby, no, dosyć spory problem. No ale dobra, także tutaj jeszcze ostatnie oczywiście zmiany. Morale, tutaj starałem się według morali właśnie troszkę co nieco powstawiać panów do składu, żeby ci, co mają troszeczkę mniej, mogli sobie je trochę podwyższyć i nie narzekali, żeby w klubie grało im się całkiem przyjemnie. Tam jeszcze być może zauważyliście, że troszeczkę sfejlowałem to ustawienie, ale w trakcie meczu już go nie poprawiłem. Potem chyba zamiast Benzi na tym szpicu mamy Dyrholca. Ale dobra, także przenosimy się już na stadion. Po raz kolejny gramy na wyjeździe, także drugi mecz z rzędu. Chyba że na początku przedstawiają gości. Właściwie trzeba było to sprawdzić, tutaj za chwilkę zobaczymy tą tabelę z wynikiem. Przekonamy się, na którym stadionie gramy. Nie, gramy chyba na wyjeździe. No, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, na 100% gramy na wyjeździe. Dobra, także minuta czwarta. Świetną strzałem tutaj nasz napastnik, ale pomocnik, ale niestety tylko poprzeczka. Minuta 16. Atakują ci przeciwnicy Olić. Ale na szczęście on również się pomylił. Minuta 35. Dyrholz. Długa piłka do Benzi.
Benzia spokojnie tutaj piłkę dał radę przyjąć, potem błędzie obrońcy uderza i wychodzimy na prowadzenie 1-0 po bramce byłego piłkarza Olimpiku Lyon. To 38 tym razem, Olic ogrywa świetnie, uderzenie, Leno broni tej jeszcze próba jakiejś interwencji, ale niestety nie udało się wybić tej piłki i remis 1-1. Minuta 42. Ponownie Belarabi, Belarabi w polu karnym, odwraca się, schodzi z środka, no i bardzo podobna bramka do tej do bramki Benzi. I prowadzimy 2-1. No i kolejny atak, czy przed przerwą, minuta 45. Castro, wrzutka i Dyrholst głową z najbliższej odległości pokonuje bramkarza. No i prowadzimy 3-1, także teraz już sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo korzystna. To 48. Castro, sytuacja sama są z rukarzem. Castro i nie pomylił się na szczęście. I prowadzimy 4-1. I to 64. Tutaj błąd mój i Kongola jednocześnie. Głównie raczej mój, no i Olic niestety wykorzystuje go. I wynik 4-2. No ale wszystko prowadzimy cały czas, wynik w miarę bezpieczny, więc nie ma się czym na razie martwić. To 87. Zenga dostępuje dobre podanie, prostopadłe. Zenga schodzi do środka, uderza, ale niestety pomylił się. Szkoda, bo naprawdę okazja była bardzo, bardzo dobra. No ale jeszcze nie kończymy. Kolejna akcja, tutaj Zenga ma szansę się zrehabilitować, ale po raz kolejny nie dał rady pokonać golkipera drużyny przeciwnej. Ale akcję kontynuujemy cały czas, tutaj Dyrholst po raz kolejny, zagranie do Lecointa, Lecoint, no i tutaj zachował się naprawdę z ogromnym spokojem, jak taki doświadczony już bardzo napastnik, mimo że ten piłkarz jest bardzo młody. No i graliśmy 5-2, cieszy mnie, że Lecoint w końcu coś strzelił, odblokował się, bo akurat na tego chłopaka chciałbym tutaj dosyć często też liczyć, obok Benzi i Milika, którzy będą w przyszłości prawdopodobnie trzymali taką główną trójką napastników, być może to się to zmieni, najbliższe okienko transferowe wszystko wyjaśni. No ale dobra, mamy kolejny raport dotyczący juniorów. Tutaj radziliście mi, żebym właśnie patrzył głównie na ogółem, a nawet nie na potencjał. Ten koleś akurat całkiem ogółem ma dobry, no ale ten wzrost i waga są za dużo, taka różnica, no także tym piłkarzem, jeżeli on jest do tego ofensywny, będzie grał się nim tragicznie, także poczeka może jeszcze troszeczkę i ewentualnie potem skuszę się na powołanie do naszej drużyny juniorów tego piłkarza. No i dobra, także mamy teraz kalendarz, właśnie chciałem zobaczyć, kiedy kolejny mecz, no i dopiero 25 listopada, że mamy teraz bardzo długą przerwę po tym spotkaniu i możemy wyjść sobie w miarę dobrą drużyną, a właściwie taką dobrą pierwszą jedynastką. No i tak czy siak odpoczniemy sobie, także nie będzie większych problemów w przyszłości z ewentualnym brakiem, także powinno być ok. Liczę tutaj na 3 punkty, bo wiadomo, że Fortuna Düsseldorf nie jest to kandydat do zajęcia jakiegoś wysokiego miejsca. Natomiast my kompletnie jesteśmy po drugiej stronie, także wypadałoby tutaj zdobyć punkty, jeżeli nie chcemy zaliczyć jakiejś wtopy. I cały czas liczyć się w walce o mistrzostwo Niemiec. No dobra, także tutaj jeszcze kilka zmian oczywiście w środku pola. Postanowiłem, że wrócimy do ustawienia z Benderem w środku. Ta formacja całkiem przyjemnie mi się gra, chociaż chciałbym jeszcze trochę ją trochę pozmieniać. Zastanawiam się także na 4-2-3-1, jeżeli się nie mylę, to chyba coś takiego. Mielibyśmy wtedy dwóch defensywnych pomocników. Akurat tych mamy sporo, także mielibyśmy sporą rotację, jeden SPO chyba, czy coś takiego, i mamy dwóch takich też SPO, trochę skrzydłowych, takie połączenie. No, że to też mogłoby wyglądać całkiem przyzwoicie. Tym bardziej, że mamy Milika, który całkiem chyba dobrze potrafi głową grać. No ale teraz przenosimy się już do samego spotkania, także zapraszam Was bardzo serdecznie na mecz. No i jesteśmy na stadionie, w końcu gramy u siebie, także nareszcie mamy szansę pokazać naszym kibicom, w jak dobrej formie jesteśmy, mimo tego, że z Bayernem przegraliśmy. No ale wiadomo, że to jest Bayern Monachium. Drużyna chyba poza zasięgiem wszystkich na razie w lidze niemieckiej, ale jak podkreślam, na razie. Cały czas się rozwijamy, postaram się zrobić jeszcze lepsze transfery, żeby jeszcze bardziej wzmocnić tę drużynę i powalczyć do końca, licząc na jakieś potknięcia z Bawarczyków i emocjonującą końcówkę. No dobra, także kolejne spotkanie, to jeszcze zobaczymy sobie tabelę ligową. Aktualnie jesteśmy na drugim miejscu i musimy raczej wygrać, jeżeli nie chcemy, żeby Hamburger wyprzedził nas właśnie i zajął nasze miejsce, czyli miejsce drugie, wtedy ponownie spadlibyśmy na miejsce trzecie. No ale zaczynamy od minuty 13, Sidney sam sytuacji sam na sam, schodzi do środka, uderza, ale niestety obrońca w ostatniej chwili dał radę tą piłkę wybić. To 24, po raz kolejny Sidney sam, bardzo aktywny na początku, wrzutka, no i Szyrle. Bardzo dobra okazja, ale niestety również bramkarz. I to 28, Hegeler. Hegeler zagrywa do Sidneya sama, sam. No i tym razem już się nie pomylił. No i
mamy bramkę, kolejną bramkę tego piłkarza. Dochodzimy do prowadzenia 1-0 po prawie dwóch kwadransach gry. No i tutaj szybka kolejna akcja tuż po wznowieniu. My to 30. Szyrle. Szyrle w spocie sam na sam uderza. No i prowadzimy 2-0. Kolejna bramka Andry Szyrle. Także na tego piłkarza mogę naprawdę liczyć i chyba jednak nie będę go sprzedawał, bo granie mi się naprawdę bardzo fajnie. Coraz lepiej poznaję, co ten piłkarz potrafi, także jak tutaj widzicie, właśnie prawie zdobył bramkę nawet z rzutu wolnego, także naprawdę wielki plus dla niego. Te 50. Atakują nasi rywale. Zejście do środka, uderzenie i trochę pachowa interwencja mojego obrońcy, który skierował piłkę do siatki, ale mimo wszystko bramka zaliczona napastnikowi, także chyba nawet lepiej, a przynajmniej nie obniżamy sobie bez sensu jakiejś morali czy coś w tym rodzaju. Tutaj dobra okazja, Szyrla zabiera piłkę obrońcy. I nie wiem, dlaczego sędzia to widział spalonego, bo to obrońca po prostu odeł mi tą piłkę. No ale cóż, jeszcze trochę to sędziowanie chyba nie jest dopracowane, ale po prostu, być może rzeczywiście w tej sytuacji spalony był, no wiadomo, że ciężko mi to ocenić za bardzo obiektywnie, bo jak najbardziej tutaj kibicuję drużynie z Leverkusen. No ale dobra, także kontynuujemy sobie tutaj jeszcze 9 dni kontuzja, niestety tam chyba coś, nie pamiętam już, że za bardzo to była za kontuzja, także no nie jestem za bardzo w stanie wam tutaj powiedzieć, co to konkretnie było. No i mamy jeden mecz więcej i raczej pewną sytuację, także na drugim miejscu jak na razie na pewno się utrzymamy. Natomiast jeżeli Bayern wygra, no to niestety dosyć mocno nam odskoczy. No i wszyscy powołani na kadrę. Milik został powołany, wcześniej tak nie było, także dobra postawa, tak widzicie, w klubie procentuje i nasz zawodnik po raz kolejny, też drugi, jest powoływany właśnie na mecze reprezentacji Polski. Schalke na 10. miejscu to jest chyba dla mnie jak na razie największe zaskoczenie. Liczyłem, że tutaj właśnie Bayer, Borussia i Schalke będziemy tutaj głównie walczyć o mistrzostwa, a jest jak na razie inaczej. Dobra, także teraz przejrzymy sobie jeszcze statystyki piłkarzy. Najwyżej nas jest Szyrla z 6 bramkami, natomiast w asystach mamy 2., 3. miejsce, więc akurat wynik całkiem dobry. No ale teraz to już będzie na tyle, także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia, na razie i cześć!